Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie na kolejny tydzień wyzwań Zostań w domu i zaczynamy od łazienki. W tym tygodniu postaram się, aby te wyzwania nie były już takie męczące, ponieważ w tamtym tygodniu jednak ta kuchnia trochę dała się nam we znaki, więc mam nadzieję, że teraz będą to filmiki troszkę krótsze, ale mimo wszystko jednak znajdziecie w nich motywację, aby coś tam u siebie w domu posprzątać. No jeśli siedzimy w domu, to wykorzystajmy ten czas produktywnie. W pierwszej kolejności kurzawką przetarłam ściany i kąty, mąż przetarł lampę i wyczyścił kratkę wentylacyjną. Ja zabrałam się za szafki i zaczęłam od góry. Następnie wszystko wyjęłam, przetarłam półki i starałam się każdy koszyczek przejrzeć i wyczyścić. Używałam do tego swojego uniwersalnego płynu, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody. Takie porządkowanie w łazience to jest bardzo dobry moment, aby wszystkie kosmetyki przejrzeć i pozbyć się tych, które są już przeterminowane. You don't forget your first love. We were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun, 2009. We were feeling high. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. Po skończeniu tej szafki nad umywalką zajęłam się dolną i tutaj również najpierw wszystko wyciągnęłam, przejrzałam, przemyłam koszyki i ułożyłam od nowa. So damn high, we could touch the sky. Drunk on love, drunk on your lips, the feeling I will forever miss. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. It was all my time.
I została mi ostatnia szafka, mianowicie ten słupek. Tutaj najpierw również wymyłam górę. Niestety środek nie prezentuje się zbyt ładnie, ale wszystko wyciągnęłam, poukładałam. Możecie też zobaczyć, że nie mam tutaj za dużo ręczników w tym momencie, ponieważ teraz jednak wymieniamy częściej niż raz w tygodniu, dlatego prawie zawsze wszystko jest w użyciu i w praniu. W tym koszyku trzymam wszystkie ściereczki z mikrofibry, których używam właśnie do mycia łazienki. Natomiast ten biały jest na ściereczki, których używam do mycia twarzy. Jak widzicie, one mają zupełnie inny kolor, aby po prostu nikt się nie pomylił i nie wziął do sprzątania. Na pierwszy dzień myślę, że to wystarczy. Dziękuję bardzo za uwagę i do jutra. Trzymajcie się. Pa, pa.